Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy dzisiaj do WG Kosakowo, do kolegi Maćka Wudzika. Maciek akurat otwiera ten gołębnik, który w zeszłym tygodniu stawialiśmy, a chcemy go dzisiaj wyposażyć właśnie w takie, tutaj zrobiliśmy regał. Mam nadzieję, że będzie wszystko pasowało, że Grzesiu tutaj nie spieprzył za przekroczeniem wymiarów, ale wierzę, że uda nam się to włożyć. Mamy akurat moment, kiedy kolega Maciek wypuścił, to są wszystkie gołębie, czy tylko niektóre? Nie, to jest jeden boks. Jeden boks tam wypuszczony. Tamte nie są jeszcze wypuszczone. Te nie są. Ile teraz masz wszystkich przyjętych gołębi? Ponad 300. Ponad 300 sztuk tych gołębi, a tutaj widzimy, jest gdzieś ile? Ze 100, 150 połowa, tak? Gdzie tu? No. Chodziło z 200. Z 200. To są one się tutaj tak, że tak powiem, zapoznają z okolicą, tak? Tak, tu część na pewno gdzieś jeszcze lata, bo się trochę boję, bo to zapowiada się teraz, jakoś dziwnie się zrobiło i słychać grzmoty. Nie? No właśnie. Dlatego jest... żeby weszły jak najszybciej, ale one są nakarmione, czyli one tak jeszcze nie słuchają. Dobrze. Nie mają dyscypliny. Ale my w tym czasie chcemy tutaj powolutku wsadzić. Grzegorz pokaże. Mamy taki zrobiony tutaj regał. Regał taki zrobiliśmy. Pokażemy go w sumie z takich częściach. Grzegorz, weź tą pierwszą część już zdejmij. Pokażemy, jak on wygląda. Zobaczmy. O, bardzo leciutki jest. To są tak jakby, ja pokażę jeszcze, trzymaj sekundkę, to już musisz wytrzymać. Tu mamy ruszt metalowy. I my tutaj sobie takie rozwiązanie zrobiliśmy, że w momencie teraz, kiedy potrzebujemy siodełka właśnie takie spoczynkowe, to mamy siodełka. Ale w momencie, kiedy byśmy sobie tutaj widzimy, jedna dziurka jest druga, tam są śrubeczki, odkręcimy. Zyskujemy normalną celę. Mamy takie specjalne ramki na pół dzielone. Żeś już zanieść od tego gołębnika. Pokażemy, jak on będzie składany, bo on jest bardzo leciutki. Grzegorz go teraz tam wniesie. No teraz zobaczymy, czy dobrze wymierzył wszystko. Powolutku. Będziemy ich płoszyć. Zobaczmy. Te gołębki sobie tu siedzą. A my ten gołębnik, który ostatnio tutaj składaliśmy, teraz będziemy właśnie wyposażyć. Mamy to tak zrobione, że docelowo planujemy dwa takie zestawy. Widzimy, pierwszy tutaj już jest postawiony na ziemi. One sobie tutaj będą mogły siedzieć. Troszeczkę zobaczymy, jak to wyjdzie nam z wysokością, ale to powinno wszystko tutaj pasować. To druga cela jest już wniesiona. Zobaczmy, jest przede wszystkim właśnie, że jest leciutki. On jest cały wykonany z tego poliwęglanu, który używamy komorowego. Wchodzi to jedno na drugie. Nie trzeba nawet w ogóle tego jakoś mocować, bo on się tam trzyma. Tutaj są takie wystające kawałki tej płyty poliwęglanu. O tak, jeszcze jedno. No i zaraz zobaczymy, czy dobrze Grzegorz wymierzył. Mówię, zobaczymy, to chwila prawdy. No, już widzę, że będzie dobrze. Ja w to wierzę w każdym razie. Zobaczymy. I mamy, widzimy tutaj akurat jest teraz na 6 sztuk. To jest na jednym takim, że tak powiem, poziomie. A teraz jeszcze Grzegorz dostawi. Razem będziemy mieli 12 takich w komplecie. I z drugiej strony, zobaczymy, będzie idealnie pasowało też drugi taki zestaw. My tak staraliśmy się właśnie zrobić, żeby to wszystko tutaj było dopasowane. Już zaczniemy, podejrzewam, że dzisiaj przyjdą tutaj pierwsze gołębie, będziemy zasiedlać pomału i będą miały gdzie sobie tutaj siąść, a w przyszłym tygodniu, jeszcze w tym tygodniu będziemy tutaj robić parę rozwiązań związanych z tutaj oświetleniem, z systemem i z instalacją elektryczną, no takimi rzeczami, które nam są tutaj potrzebne. O, proszę bardzo. I teraz jeszcze jedna rzecz, Grzesiu przyniesie tam. Grzegorz, przynieś jeszcze te podstawki, bo mamy tak zrobione, żeby te gołębie, kiedy będą tutaj sobie siedziały, żeby się tutaj, że tak powiem, łatwo obsługiwało i od strony tej zachowania czystości, to mamy takie zrobione też z poliwęglanu. Takie specjalne płyciny, które o kałkę, kiedy na to spadnie, będzie można wyciągnąć, a przez to, że to jest tworzywo sztuczne, to wyciągnąć nawet na trawnik, umyć to i bez problemu to odejdzie. Nie jest to sklejka. Sklejka często robi, że to wchodzi głębiej, trzeba później po jakimś czasie, to też kiedy myjemy, ona się wypacza. A tutaj jest tworzywo sztuczne. O, i tak mamy. U nas daliśmy jeden więcej, ale na dole będzie inaczej troszeczkę położone. O, postaw to tak odwrotnie, nie? O, i mamy to. Proszę bardzo. Tam głębiej nawet. O. I tak mamy zrobione, że miejmy nadzieję, że sprzątanie tutaj będzie łatwe. W każdym razie staramy się to uczynić dla nas tutaj i dla obsługujących osób łatwiejszymi. Taki jeden zestaw mamy. No tyle, 4 zmieściliśmy akurat do samochodu. A drugie 4 przywieziemy tutaj następnym razem i dostawimy. Na razie to nam powinno wystarczyć. Jeszcze zamontujemy za chwilkę termometr tutaj i będziemy pomału kolejne elementy tutaj instalować. Dzisiaj niestety nie będziemy tutaj dużo rzeczy robić, gdyż te gołębie są wypuszczone, nie chcemy ich też płoszyć, a prace takie różnego rodzaju mogłyby ich tutaj niepotrzebnie, zwłaszcza że są gołębie młode, one są od niedawna, tutaj mogłyby je tutaj przestraszyć. Nie chciałyby wchodzić całkiem, tak? Czekasz jeszcze? Dzisiaj przychodziły jakieś gołębie już? Dzisiaj już były, tak. Były? Ale jeszcze będą. Jeszcze będą. Także tutaj tak, cały czas jakieś gołębie tutaj są dostarczane. Tak sobie widzimy. Wyglądają te gołębie, które tutaj na WG Kosakowo
sobie dzisiaj tutaj na tym daśku odpoczywają, ale mówię, na górze się według Maćka zanosi, także trzeba bardzo tutaj być ostrożnym. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot.